Osoby starsze nie muszą już siedzieć w domu, bowiem w Kraśniku działa wiele klubów. Członkowie klubu seniora, który działa w naszym mieście, nie mają wątpliwości, że dzięki funkcjonowaniu takiego miejsca mają gdzie spędzić wolny czas, porozmawiać czy nawiązać nowe znajomości. Zobaczmy, jak wygląda działalność klubu, jakie spotkania są organizowane i czym się zajmują jego członkowie. Na początku przybliżę Państwu historię klubu seniora. Klub ten istnieje już od stanu wojennego. Na początku funkcjonował jako klub emerytów i rencistów. Dzisiaj działa jako klub seniora. Należy tu zwrócić uwagę, że członkowie klubu emerytów i rencistów założyli chór Jubilat, a ci z kolei powołali do istnienia klub seniora, który do dzisiaj aktywnie się rozwija. Należałam tu do chóru, bośmy też zakładałam chór tu w Domu Kultury i później z tego chóru właśnie założyliśmy ten klub. To był jeden klub, który był w Domu Kultury. To był klub właśnie dla wszystkich. Nie to, że dla pracujących, że dla fabryki czy tu. I od początku właśnie ja byłam kierowniczką tego klubu bardzo długo. Pani Stanisława jest nadal członkiem klubu. Zapytaliśmy ją o to, co zmieniło się w klubie od momentu jego założenia. Jak sama zauważyła, w klubie nic się nie zmieniło, natomiast przekształcenia pojawiły się gdzie indziej. U nas w klubie tutaj to się może tak nic nie zmieniło, bo tyle członków, co było, to tyle jest. Ponad 100 osób jest członków. Ale no, w Domu Kultury się dużo zmieniło, bo pozakładali właśnie te kluby. Pani Sabina, to Krawczyk, to jest teraz ten Trzeci Wiek. Także teraz jest dużo. I tak to wszystko się rozdzieliło, że my tak nie mamy bardzo tu szans jakichś takich większych. A tak to tylko myśmy tu rządzili. Znaczy rządzili, mieliśmy tylko szansę w Domu Kultury coś zrobić, coś tego, to tylko myśmy tu robili. Klub seniora jest najstarszym klubem w naszym mieście. To jedyny klub, który istnieje już ponad 30 lat w Centrum Kultury i Promocji. Obecnie należy do niego blisko 100 członków. Co robią na spotkaniach i jak oceniają działalność klubu? Staramy się jakoś mile spędzać czas. Jeździmy na wycieczki. Byliśmy na pięknej wycieczce we Wrocławiu z przewodnikiem na panoramie racławickiej. Kto nie był, każdy Polak powinien być tam na panoramie. Coś pięknego, coś wspaniałego. Byliśmy w Zamościu, byliśmy w Kazimierzu, byliśmy w Przemyślu. W ogóle zwiedzamy kraj. Jak pracowaliśmy, dzieci były, praca, nie było czasu na to. Teraz mamy czas, mamy klub, mamy przyjaciół w klubie i bawimy się. Tak jak mówiłam, jeździmy na wycieczki, śpiewamy, tańczymy, grillujemy i czujemy się młodo. To nam pomaga jakoś zachować lepsze zdrowie, bym powiedziała, prawda? No i humor przede wszystkim. No i cóż tu więcej powiedzieć? Tak trzymać dalej. Przewodniczącym klubu seniora jest od 2006 roku pan Tadeusz Igras, który sprawuje pieczę nad jego działalnością i inicjuje wszelkie spotkania. Na tych spotkaniach, oprócz normalnych tam jakichś zagadnień, jakich tam mamy w klubie, rozmawiamy tam. Mężczyźni lubią sobie trochę w karty pograć, towarzysko oczywiście. Kobiety sobie tam, jak to kobiety, różne plotki, nieplotki, jakie tam mają swoje rzeczy. Składki zbierane są raz na rok w kwocie 20 zł. Za te pieniądze organizowane są różnego typu spotkania. Telewizja Kraśnik także i w tym roku towarzyszyła seniorom podczas spotkania opłatkowego, które zorganizowali 5 stycznia. Za te składki robimy Dzień Kobiet, jajeczko, walentynki. Później robimy opłatek, tak jak dzisiaj, ten spotkanie opłatkowe. W każdym razie w tych 20 zł się mieścimy. Jeśli mamy dotację, to mamy dotację
Możemy sobie zrobić jakąś zabawę. Możemy pojechać na wycieczkę. Tu staramy się od pana burmistrza parę złotych rocznie dostać dotację na koszt autokaru. Resztę kosztów pokrywamy ją uczestnicy wycieczki. W każdym razie przy tych dotacjach i jeśli ewentualnie jakieś parę złotych zabaw, jakie organizujemy, zyskamy, to możemy zrobić, przypuśćmy, grilla. Seniorzy czynnie uczestniczą w życiu kulturalnym Kraśnika. Są zadowoleni z działalności klubu. Dowodem na to jest to, że należy do niego wiele osób. Przypominamy, że członkowie klubu seniora spotykają się w każdą środę o godzinie 17 w sali nr 4 w Centrum Kultury i Promocji.